Pogoda. Według Marka Stefańca. Dziś o przyjaźni, o poranku. Prawdziwy przyjaciel zawsze pożyczy parasol. Prawdziwy przyjaciel zawsze odśnieży szybkę w samochodzie. Prawdziwy przyjaciel, nie patrząc na warunki meteo, zawsze pójdzie z nami w ogień. A my zawsze o poranku idziemy tropem rzetelnych informacji meteo, które już teraz przedstawi Marek Stefaniec. Marku, witamy cię, Marku. Mamy piątek. I co to oznacza w pogodzie? Co mamy? Przepraszam. Mamy piątek. I co to oznacza w pogodzie? Co oznacza w pogodzie piątek? Deszcz. Cały dzień. Tak, to jest ten pierwszy taki symptom, który mówi o tym, że oprócz takiej pogody czasami słonecznej, dobrej, i wtedy mówimy, że ta pogoda, ta aura przyjacielem naszym jest, no to dzisiaj trudno by się było z nim jakoś zaprzyjaźnić, ale niektórzy lubią taką pogodę oczywiście. Poza tym w tej chwili nad nami mamy ośrodek niżowy i jego centrum dokładnie tu, nad Świętokrzyskim. No, trudno tu jakoś wyczuć może ten ośrodek tak organoleptycznie, ale jeśli spojrzymy na ciśnienie nad Polską, to u nas akurat właśnie najniższe, bo ośrodek niżowy ma to do siebie, że w centrum jego ciśnienie jest najniższe, natomiast im dalej od centrum, tym wyższe. Ośrodek wyżowy z kolei odwrotnie, w centrum jest ciśnienie najwyższe, oddalając się od centrum mamy ciśnienie niższe. No i ten ośrodek ma na imię Telse, ten niż, a od zachodu wchodzi z kolei wyż o imieniu Klemens. No i takie imiona, można z Klemensem się zaprzyjaźnić, czy z Telse, zależy co kto woli i jaką pogodę tutaj preferuje. Listopad się kończy, ponieważ jutro nie będę miał możliwości go podsumowania, to może króciutko tylko o tym, co się działo. Bardzo prosimy. Tak, tutaj w naszym regionie, jeśli chodzi o średnią temperaturę, no to była niższa o 1 stopień niż ta z ostatnich 30 lat. Czyli listopad chłodny. Wbrew pozorom wydaje się, że za oknami te temperatury plusowe, że jednak no, jesień jest takim okresem, gdzie często również i pada śnieg i pamiętamy przecież, że czasami zalegała już mocno pokrywa śnieżna całodobowo dosłownie, a okazuje się, że te ostatnie miesiące w ostatnich latach listopady to były zdecydowanie cieplejsze. Co do całej Polski, to tutaj Suwalszczyzna. Okazuje się, że nasz biegun Zimna okazał się najcieplejszy. I to takie pogranicze suwalskiego i podlaskiego. Plus jeden. Czyli właściwie dosyć mocno wyrównana temperatura na obszarze całej Polski, bo ta różnica tylko 2 stopnie. I opady, słabiutko z opadami. Jeśli chodzi o Polskę, to w Zakopanem tylko 12% miesięcznych opadów. Tylko 12% w Zakopanem. To było, jest miejsce, gdzie tego śniegu i wody z chmur było najmniej. Na drugim końcu Polski, w Łebie, 159% normy. Jest różnica, prawda? Jakie jest różnicowanie. A ona słabo, bo 50% tylko właściwie stacje tutaj tyle zmierzyły, Sandomierz czy Słuków. No i tych opadów brakuje. Co dalej w pogodzie? Telse, ośrodek niżowy, odchodzi. On dzisiaj już sobie wyjdzie na Słowację i dalej powędruje na południe, aż dotrze do Grecji. Okazuje się, szybko to będzie, bo teraz kontroli na granicach nie ma. A od zachodu wchodzi Klemens i Klemens podwyższy nam ciśnienie jutro nawet do 1035 hektopaskali. I ten Klemens pozostanie z nami i będzie wpływał na pogodę w Polsce aż do środy w przyszłym tygodniu, chociaż ustawi się bardziej tutaj na wschodzie i będzie zaciągał z południowego wschodu cieplejsze masy powietrza, bo teraz na wysokości 1,5 km mamy minusy, ale od niedzieli się to zmieni, będziemy mieli plusy, co w niedzielę, w poniedziałek da temperatury w okolicach 7 czy nawet 8 stopni. Deszcz przez cały dzień, no niestety, i tak jak mówiłem, dopiero te opady osłabną w nocy, ale jutro gdzieniegdzie jeszcze pokapie. Jest szansa jutro na słońce, ale w niewielkiej ilości. Wiaterek na razie z północy, no i grube chmury, jak widać, mgły, zamglenia w nocy pojawią się bez przymrozków, no bo przy grubym zachmurzeniu to tak właśnie jest. Natomiast jutro 1035 hektopaskali ciśnienie, a w tej chwili jest 1020, 15 hektopaskali, głowa będzie boleć. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. Kolejny dzień, sobota, z zachmurzeniem umiarkowanym. Wiaterek sobie skręci właśnie na ten południowo już wschodni i słaby, tak najwyżej do 14 km na godzinę. W tej chwili jest bezruch powietrza, bo zawsze jest w centrum niżu tak, że panuje bezruch powietrza i rzeczywiście nie dmucha.
Kolejna noc już trochę chłodniejsza w nocy właśnie, bo wystąpią nam lekkie rozpogodzenia, no i ten czynnik radiacyjny się pojawi, także temperaturka tylko plus 1 i może gdzie niegdzie spaść w okolice zera. Proszę zwrócić na to uwagę. Ciśnienie z soboty na niedzielę już zacznie spadać, w niedzielę osiągnie 1020, nawet 1030 początkowo hektopaskali, później zacznie bardziej spadać, by w poniedziałek właśnie te 1020 osiągnąć. No i niedziela lepsza, bo tak, bez opadów w ogóle. Trochę słońca się pojawi, ale będą nam dokuczać też te niskie chmury stratus i długo się utrzymują one przez właśnie taką porą jesienną, gdzie przy ziemi jest zgromadzone dużo wilgoci. No i w niedzielę niewiele, bo 3-4 stopnie tylko, jeśli chodzi o temperatury w najcieplejszym momencie dnia. Pogoda według Marka Stefańca. Prosimy, abyście Państwo nie narzekali dziś na opady deszczu. Deszcz nam jest niesamowicie potrzebny, a może dobrym pomysłem będzie wybrać się na spacer w deszczu z przyjacielem. Przypominamy Państwu o parasolach, kaloszach i dobrym nastroju na wilgotny przedpołudnie. Więcej szczegółów na temat pogody ma oczywiście Marek Stefaniec. Witamy Marku. Cię, Marku. Jeszcze raz witam, kłaniam się. To jest, Marku, chyba świetna okazja, by ostatni raz zanucić sobie November Rain Guns N' Roses. Listopad się kończy. Tak, listopad się kończy. Można by rzeczywiście taką piosenkę jeszcze zagrać i jest szansa, bo my do 9 razem zespół wespół. Zespół, jak, zespół tak, jak to starsi panowie śpiewali. Patrząc na mapę topografii barycznej, to w tej chwili zespół wespół grają Clemens i Telse. Telse odchodzi, Clemens się zbliża. To poprawi przede wszystkim ciśnienie, ale tak pogodę nie za bardzo, bo zawsze jest tak, że kiedy zimą panuje wyż, to albo mamy pełne zachmurzenie, albo brak, zupełny brak. Latem jest zupełnie inaczej, bo rozpoczynamy od słonecznej pogody o poranku. Często jest tak, że rzeczywiście wita nas pogoda przepiękna. Czyste niebo, słoneczko, ale w ciągu dnia pojawiają się tak zwane chmury konwekcji dziennej. Czyli masa powietrza nagrzana odrywa się od wygrzanej ziemi. Tak zwane termale, bąble unoszą się i one się schładzają. I wtedy, kiedy dochodzi właśnie do takiego zjawiska, to para wodna zawarta w powietrzu kondensuje do postaci kropel wody, do postaci czasami lodu, ale latem jest to rzadko, bo jednak w tych wyższych warstwach troposfery tam panuje również dodatnia temperatura i latem jest rzeczywiście to woda, no chyba, że jest grad, ale to podczas zjawisk burzowych. No i właśnie latem to zachmurzenie wraz z biegiem dnia zwiększa się, aż czasami do wystąpienia zjawisk burzowych, konwekcyjnych tak zwanych. A zimą panuje często inwersja wyżowa i to powoduje, że ta wilgoć zawarta w powietrzu unosi się na niewielką wysokość 200-300 metrów i wtedy tworzą się tak zwane chmury stratus i z takimi właśnie mamy do czynienia. I ten niż, kręcąc się w tym wirze całym, opuszcza powolutku opuszcza nasz kraj, rozbudowuje się wyż od zachodu, no ale zbyt dużo słońca w ciągu weekendu nie będzie. Jest szansa gdzieniegdzie na promyki słońca i to dobrze, bo jednak ten dzień w tej chwili króciutki, ale jak zaczniemy grudzień, to w tym właśnie miesiącu następuje tak zwane przesilenie i będziemy już od Wigilii patrzeć, kiedy ten dzień stanie się coraz dłuższy i będziemy już szli w tą dobrą stronę. Na to czekamy, na to czekamy. Kilka tylko czynników jeszcze przedstawię, jeśli chodzi o te podstawowe, które nas najbardziej interesują, to jest ciśnienie, temperatura, kierunek wiatru i jego porywy, bo jednak wilgoć i wiatr zimą determinują odczucie chłodu. Im więcej wilgoci, im silniejszy wiatr, tym nasze receptory w skórze odczuwają zmianę temperatury, no niestety na tą nieprzyjazną dla naszego organizmu. Ten deszczyk tak sobie będzie popadywał i również jeszcze w nocy, jutro też gdzieniegdzie bardzo słabiutkie opady deszczu, ale wiatr przede wszystkim jutro osłabnie do takich wartości rzędu 15-20 km na godzinę i to w porywach, a średnia prędkość to 2-3 km, prawie będzie bezwiecznie jutro. Natomiast dzisiaj jeszcze sobie będzie z północy podbuchiwał ten wiaterek przynajmniej do 25-30 km na godzinę. Temperatura dojdzie najwyżej do 5-6 stopni, czyli niewiele wzrośnie od tej, która była w nocy. Najbliższa noc bez przymrozków, jutro też jakieś 5-6 stopni i tak jak mówiłem, gdzieniegdzie na chwilę pojawi się słońce, ale szanse są niewielkie. Natomiast noc z soboty na niedzielę, tu uwaga, bo może delikatnie gdzieś lekko grunt przymarznąć, dlatego że
rozpogodzi się. Jak się rozpogadza zimą czy późną jesienią, to zaraz występuje czynnik radiacyjny i to ciepło zgromadzone przy ziemi ucieka w wyższe warstwy troposfery, niektórzy mówią, że w kosmos. Wiaterek już z południowego wschodu, to jutro i z soboty na niedzielę i w niedzielę również z południowego wschodu, w niedzielę bez opadów, większe szanse na słońce.